No i dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Mamy środę, godzinę 13.52. Ja jadę na załadunek. Właśnie wyjeżdżam z Wolsztyna. Przebijam się przez Wolsztyn. Pędzę na Eisenhutten ładować na Czechy, gdzieś tam w okolice Pragi. Tak właśnie, moi drodzy. Jedziemy do Estrujeczki, później Estrujeczką do A2 i pędzimy na Świecko i Eisenhutten. Jeszcze 163 km do jazdu. No. Tu jak widzicie, nie ma zimy. W ogóle nie ma zimy tutaj. Jest tylko zmarznięta zimna droga. Gdzie wyjdzie jakiś tam wilgoć na drodze, to od razu to przyłapie i koła się uślizgują. Takie zdradliwe to jest, wiecie? Minus 3 tylko teraz jestem, było więcej, minus 6. Jak dojeżdżałem do rozładunku. I lecimy, a raczej ja lecę, a wy spokojnie siedzicie sobie i oglądacie ten odcinek. Dobra, słyszymy się później. I moi drodzy, jestem już na miejscu na hucie. Czekam na swoją kolej do wjazdu, ale kurde, głupi chuj, jak już bym był dawno załadowany, to cymbał jeden wywalił mnie z hali, bo w takiej kolejności on ma papiery, a nie takiej my się poustawiali. No i kazał mi wyjechać i wjechać temu, co przyjechał za mną. I bardzo wielce jest ten szkopek, kurwa, wkurwiony, że ludzie przyjeżdżają i chcą się ładować i czekają w kolejkach. Jeden za drugim, bez problemu, bez niczego, to on, kurwa, to jakieś nowe porządki ustala. I dupa zbita. No ale okej, dobra. Będzie co ma być. Czekam cierpliwie. Wrzucam krążka, wyjeżdżam na parking i tyle mnie widzieli. Halo, cześć i czołem. Witam w kolejnym kolejnym dniu, w czwartek rano. Już PL. Lecę na Bogatynię tutaj. Rano wyjechałem z huty, bo tam zostałem po załadunku. Jeszcze 150 km do rozładunku zostało. Nie wiem, co tam dalej będzie. Ciort jeden raczej wiedzieć, co oni tam wymyślą. A na tą chwilę, no co, no zima, minus 9. Jedziemy. Na razie. Bez jakichś tam zasypanych dróg, bo czarne wszystko ładnie. No przy takiej temperaturze to śnieg raczej nie powinien padać. No zobaczymy co będzie. Wiecie co, wczoraj, kurde, bardzo szybko mi się usnęło, bardzo dobrze mi się spało, fajnie. No ale nie powiem, bo jeszcze bym pospał. A tak to już 3 godziny Marek jedzie. No, słabo. Tutaj przez te Niemcy tą 112 i 115 w kierunku Zgorzelca to bardzo słabo się jedzie. Powoli, bo to 70 maksymalnie, 65. Po tych miejscowościach 30 fotoradarów nasranych. Zresztą ostatnio z jednej mi przyszła mi fota.
za 11 km przekroczenia 95 euro. Kurde bela. 95 euro. Niedobrze. Słabo. No ale no cóż. Zdarza się najlepszym. Dawno nie dostałem, więc co zrobić? Jedziemy, jedziemy dalej. Tu bardzo szybki Mercedes. Może MGR tu gdzieś jeździ? Nie, on tam z Gorlitz i okolice, a może i tu też tam jego teren jest, no nie wiem, nie mam bladozielonego pojęcia. Dawno nie oglądałem go, co u niego tam na kanale słychać. Tam za tymi drzewami, o, te budynki, co tam widać, to już Niemcy. Słupki graniczne. O, tam jest niemiecki słupek, tu gdzieś powinien być polski słupek, tam stać w tych krzakach. Tam już Niemcy, tam Niemcy, Niemcy, Niemcy. Przy samej granicy jedziemy. Zima, zima. Śniegu nie ma? Nie, no jest. Jest śnieg. I tak to się wszystko właśnie ma. Ciekaw jestem, czy ten śnieg się utrzyma do świąt i będą białe święta, czy nie bardzo. Kiwie. A tu cała ta kopalnia odkrywkowa. Tu cały ten odkrywek. Tam het w dół. Jest. O! Kaczki przeleciały na polską ziemię. Ciekawe, czy paszporty mieli kontrolę paszportową, czy nie. Lecą tu, na południe. Tam, gdzie cieplej trochę. I witajcie z Czechach, w Republice Czeskiej. W Republice Czeskiej. Ale daje słońce. Ładnie biało, co? Słuchajcie, teraz przed chwilą wyjechałem z takiej mgły. Z takiej kurde mgły. Że o tego znaku tutaj nie było widać. Normalnie ściana, biała ściana przede mną była. Tragedia. I jeszcze minus 7 było. Przyjemna sprawa. 40 km jeszcze do zrzutki. No i jedziemy powoli. No i zobaczcie, o takim mgle właśnie mówiłem. Nic, kompletnie kurde nic. Jeszcze to słońce tak kurde wzmaga ten cały mgłę, że tu ciula widać. No ale powoli wyjedziemy z tego. Takimi miejscami się tak rzuca. Jestem już na miejscu. Czekam. O, trójka, dobra. Bo tu się kazali zatrzymać. Tam ryga trójeczka. Tu trójeczka. Wjeżdżamy. Na rozładunek. Szpulkę zrzucam i jestem wolny. Dobra. Wjeżdżamy dalej. Dopiero przyjechałem. A raptem 5 minut stoję, 3. Jedziemy. I 7 minut później już po wszystkim. Już zdjęty. Można jechać dalej. Tylko jeszcze nie wiem gdzie.
Na razie muszę tu gdzieś poczekać, przycupnąć i poczekać. Bo nie wiadomo, co gdzie jak dalej będzie. Takie rozładunki lubię. Podjeżdżasz, zdejmujesz, wyjeżdżasz. Bez zbędnego pierdzielenia. Tu benzynka jest, to może na benzynce stanę. No. Witam moi drodzy w piątek, piąteczek, piątunio. Po 23 godzinach ruszyłem się kurwa z miejsca. Jadę na razie na pusto na Kłodzko, ale co dalej? U jeden raczej wiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, to kurwa tam Cieszyn, Brno, Ostrawa i cały Śląsk jest sparaliżowany. Napierdoliło śniegu. Jak wejdzie się na Google mapy, to jest normalnie jedna wielka tragedia. Zaraz wam wstawię zdjęcie. Poczekajcie, muszę się rozłączyć. No jak widzicie, cała kurde wschodnia część jest sparaliżowana. Całe to z oddalenia jest na pomarańczowo. Jak się przybliży, to jest jeszcze gorzej. No, tak więc nie jest kurwa ciekawie. Mam nadzieję, że tutaj na Kłodzko, chociaż tu też jak się przybliżę, no to tam widać jakieś spowolnienie jakieś na tym, ale no nie ma aż takiej tragedii jak tam. Chyba, nie wiem, zobaczę. Jadę na pusto. Zobaczymy, czy jakieś górki mnie nie pokonają. No jest tragedia z pogodą, z robotą. I kurwa, jest piątek, godzina 11:27. Od wczoraj, od godziny praktycznie 13:00 stałem i... Nawet nie, kurwa, też od 11:00-12:00 stałem i nic, zero, totalne zero. To znaczy był jeden ładunek, ale trzeba było jechać za Pragę, tam załadować i dzisiaj raptem to miałem 822 km i dzisiaj jeszcze w Sochaczewie rozładować. To było niewykonalne i sam spedytor też to odpuścił. Bajka, co? Chciał tam ten ładunek, nie wiem, przełożyć na poniedziałek, żeby rozładować w poniedziałek. No ale nie dało się. No i o, wyszło jak wyszło. Jest lipa, dupa, atak zimy z powrotem. Zobaczymy, jak to będzie. I kilkaset kilometrów, kurwa, do domu. Znowu sobota. Baja. A jutro nie wiem, w co ręce włożyć. Węgiel mi przywieźli. Wysypany jest luzem, bo kurwa workowanego nie chcą przywieźć, żeby poworkować. Tylko luzem, no ale dobra, udaje się, udaje się, chociaż mam na tą zimę, ale no nie wiem, co będzie po nowym roku. Jak się udaje, to kupuję zapas na przyszłą, a dalej będę myślał. W domu malowanie rozgrzewałem, tu węgiel by wypadało poworkować. Sobota, krótki dzień. Dobra, jadę, zobaczymy, byleby szczęśliwie jutro dojechać do domu i w ogóle cała ta droga przeszła szczęśliwie. Odzywam się później. No i witam z polskiej ziemi. Tak wyglądają drogi w Polsce na tą chwilę. Nieźle, chociaż tam koledzy mówili, że wcześniej to od Kłodzka do Kudowej 4,5 godziny jechali, no ale teraz już jest ładnie czarno, przejezdnie. No i na razie się to sprawdza. Po co jadę do Kłodzka? A po nic. Po prostu taki punkt tylko był wyznaczony. Jedź w kierunku Kłodzka. Bo nie ma nic. I kurwa, chyba się skończy to, że będę po prostu wracał na pusto. No. Tak może się skończyć, że będę wracał na pusto. Zaraz jeszcze w sumie to 20 km mi zostało i zaraz będę dzwonił, co dalej, bo ja nie będę też stał tu nie wiadomo ile, bo już jest 13, a jeszcze w cholerę drogi do domu.
Chociaż raz bym teraz w ostatnich tygodniach chciał wrócić w piątek. Bo i tak to nie ma kurwa sensu. Jest 13. Ciekawe co załaduje. No musi zostać to tak jak jest. Ja wiem, że pewnie to będzie ciężka decyzja tam dla spedytorów. No bo jednak za te kilometry będą musieli zapłacić. Jechane na pusto, no bo umowa to umowa. Przynajmniej dla szefa. A szef mi. Że ja jestem w pracy, jadę. Chociaż wiadomo jak jest. Ojku, nawaliło śniegu, kurde. A miała być taka zima delikatna. Ale już mi coś tam tak nie pasowało, że zaraz wrzesień już na samym początku przywitał takimi chłodami. To ciekaw jestem, czy to tak będzie teraz się utrzymywać taka pogoda, że cały czas będzie śnieg, że to będzie taka zima, a nie jak z lat poprzednich. No zobaczymy. Wszystko się okaże. Na razie jadę. Jak będę coś dalej wiedział, to będę meldował. Jestem, moi drodzy, jestem z powrotem. No, aktualizacja danych. 50 niecałe do Huty Częstochowa. Tak, z Częstochowy mam ładować. Tam z Kłodzko to był tylko taki punkt orientacyjny. I na pusto lecę właśnie, kurde, na Częstochowę. Tylko tu no niestety już droga krajowa numer 46 z Opola jest no taka jaka jest, no jaką widzicie, no jest taka sobie. Jest dosyć ślisko, z gazem muszę delikatnie operować. Jak widać, prędkość przelotowa. No, mam nadzieję, że tam szybko zejdzie i spierdzielam do domu, bo zostanie mi, no kurde, ze 2,5. Może lepiej troszkę. Jakbym na dychę chciał iść, no to może lepiej troszeczkę. Żeby dojechać, ale raczej dojadę. Raczej dojadę dzisiaj do domu i zostawiam grata. I jadę, kurwa, spokojnie wypoczywać do domu. Bo już mam dosyć tego tygodnia. I podejrzewam, że przyszły będzie taki sam, no. Jest ładunek, bo jest, no. To jest na Koszyce. Jadę na Koszyce. Czyli ładuję w Częstochowie, wracam się na bazę i z bazy dopiero w poniedziałek rano jadę na Koszyce. Tak więc... Taka oto sytuacja. Dżymki tutaj, kurde, jadą tak, bo jadą. Ej, takie sobie ta droga idzie. Zamiast już być, kurde, spokojnie w domciu, to ja jeszcze gdzieś się włóczę. Jedź tą pandą, jedź, kurna. No ta, trafiłem. Ciekaw jestem. Mieli, no ale no co. Powoli się dojedzie. Tak widzicie, zobaczcie, no już jakiś czas temu te opady przestały występować, czy padać śnieg przestał. A tu kurwa, te drogi, to jest droga krajowa. Tragedia. Ślizga się człowiek,
Więc powinno być sypana, no to nie, no ale no cóż tu wymagać, no. Jak dzisiaj wyszło to, że mojej gminy, tam gdzie ja mieszkam, dosyć sporej gminy miejskiej, gmina podpisała umowę na odśnieżanie z firmą, która ma dwa tylko samochody przystosowane do sypania soli i trzy pługi bez rozsypywaczy soli. I te samochody mają, kurwa, udrożnić i zabezpieczyć przejazd drogami po gminie. Liczy się, kurwa, tylko wygrany przetarg, i żeby jak firma, znaleźć firmę, żeby jak najtaniej wzięła. No pewnie, że weźmie, a później pretensje do kogo, no? Wszystkich, tylko nie do siebie. Do kierowców, że jeżdżą, do pogody, że pada śnieg, do ludzi, że chodzą po drogach. Tak właśnie to wszystko wygląda, kurwa, w naszym kraju. Byle taniej, byle taniej, byleby, kurwa, tylko pieniądze gdzieś tam bokiem. Jebnąć to powinno wszystko, kurwa. No ale ja nie zmienię sam jednego świata. Abym paru ludzi, kurna, wypieprzył na zbity pysk. Dobra, jadę, bo kurna w czarnej dupie jeszcze człowiek jest. I już po robocie, załadowane. Wracam już do domu, wyjeżdżam z Częstochowy, 21:33. 111 km mam na bazę. I pędzę jeszcze tankowanko. No kurde, koło północy, po północy będę w domu. Bajka, co? No ale no co zrobisz? Tak się to wszystko, kurde, ułożyło. Dobra, moi drodzy, co by tu dalej, no? Nic więcej po nocach wam nie będę nagrywał, no. Powrót do domu. Życzę wszystkim miłego, nie wiem, wypoczynku, oglądania, tak? Bo nie wiem, kiedy tam będziecie oglądać, czy na urlopach, czy nie na urlopach. Ja zaczynam weekend, jak dojadę. W poniedziałek na Koszyce. No i zobaczymy, co dalej będzie. A na tą chwilę dzięki za obecność na tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć! Cześć, moi drodzy, taka mała wstawka ode mnie. Ale kurde, słońce daje. Musimy tu troszeczkę ominąć tą służbę drogową. O, może teraz? Nie, dupa. Fajna zima, co? Fajniusia. Tu zobaczcie, jak wszystko zasypane, elegancko. Ciekaw jestem, czy się do Bożego Narodzenia to utrzyma. A i właśnie a propos Bożego Narodzenia, chciałbym wam wszystkim serdeczne złożyć życzenia, bo ten odcinek wlatuje w środę, kolejny dopiero w niedzielę, a to już będzie po świętach praktycznie, bo w sobotę jest Wigilia, w niedzielę no Boże Narodzenie, no i poniedziałek drugi dzień świąt. Tak więc, moi drodzy, korzystając tu z okazji, życzę wszystkim i każdemu z osobna wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, pełnych miłości, uśmiechów na twarzy, świąt. Tego wam życzę. Bo w dzisiejszych czasach, takich niespokojnych, niepewnych, chwila spokoju i takiego oddechu w gronie naszych najbliższych, no każdemu się przyda. Ja też ostatni tydzień tutaj już, ostatnie dni jeżdżę, zjeżdżam i najprawdopodobniej dopiero wyjadę po nowym roku.
Tak więc oprócz życzeń bożonarodzeniowych życzę każdemu do siego roku szczęśliwego, lepszego, bo zawsze może być lepiej niż było. I tego się trzymajmy. Pozytywów. O moich tutaj perypetiach i przebojach, przemyśleniach, wiecie, kto ogląda, ten wie. Zobaczymy, co mi przyniesie też ten nowy rok. Mam nadzieję, że lepiej, bo trzeba w życiu sobie poprawiać, nie pogarszać. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt i szczęśliwego, udanego, lepszego nowego roku 2023. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego.